Tabletka nam tutaj dzisiaj działa w termomiksie. Co ta reta jest? Masło migdałowe. Masło migdałowe. Areta, tak, ale ta je dzisiaj obierała migdały. Nie masz żadnego tutaj przykładu, nie? Obrania migdału. Obierała migdały i ten. Ze skórki i wrzucała do tego. No i jeszcze to musi się. Ile będzie czasu, jeśli jeszcze odrobił? No jeszcze tak pewnie 2-3 razy muszę je przemielić. No jeszcze daleko, nie? Brakuje, widać. Do dobrej konsystencji. Będziemy mieli własne masło, nie będziemy musieli kupować, tak więc na plus. To była przerwa w pracy. Ogólnie dzisiaj dzionek, tak jak widzicie. Maszyna stoi i czeka na mnie. Od rana ujeżdżana. No i lecimy. Zostawiłem traktor, nikt nie ukradł. A teraz sobie tutaj zaparkujemy JCB. No i co ja robiłem wcześniej? Załadowałem traktor pszenicą. No i za chwilę idę, znaczy jadę to wpompować do zbiorników na farmie. Tutaj powpinam, puszczę, mogę rękawice założyć. Spróbuję jedną ręką to porobić. O kurczę, brakuje siły. Adam, nie siadło. O, teraz weszło. Prawa silniejsza. Jedną ręką, powiem wam, że to masakra. Bez szans chyba ten tutaj, bo tutaj muszę tego pociągnąć w taki sposób. Popchać. O kurczę. Zabrudzone trzeba umyć. Dobra, siedzi. Tutaj to powtykam resztę bez waszej obecności. Jeszcze możemy wpiąć prądzik. Gdzie jest prąd? Tutaj jest prąd. Kurczę, później ciężko ręce domyć. Ogólnie staram się robić to zawsze w rękawicach. Ale nie zawsze chce się. Tutaj wszystko wpięte. Przyczepa, hamulec, odejście i elektryka. Później jeszcze założymy ten wał. Tutaj. Wpinamy go tutaj, ściągamy tą osłonkę i wpinamy go tutaj. To mogę na razie zostawić otwarte, bo teraz wsiadamy do traktora i jedziemy stąd. Olbrzym, kurde, wysokie to jak. Pierwsza rzecz, muszę sobie to zważyć, bo oczywiście musi być znana ilość zboża, które im dajemy, żeby później mogło to być liczone ogólnie bez rachunku do bonusów i tak dalej. Później zważymy, jak będzie już pusta. No i pompujemy! Troszeczkę mi to zajmie, więc widzimy się niedługo. W czasie, kiedy pompuję zboże, przyszła mi paczka ze światłem na telefon. To jest takie światło na klips, ono jeszcze jest w inny sposób montowane, ale ja będę je montował na klips na telefon i to wygląda tak, że zaczepiamy i możemy filmować w ciemności. Dlaczego je kupiłem? Przede wszystkim dlatego, że teraz też dużo vlogów będzie gdzieś tam po zmroku. No i na pewno przyda się na wakacje do Hiszpanii, bo pewnie będziemy troszeczkę chodzili wieczorami po ulicach i może takie światło się przydać, więc no i na pewno do live'ów. Tak więc spoko, małe poręcze gdzieś tam do torebki wrzucić. Tutaj pokazuje nam procent, jaki ma. No spoko, światełko. Bardzo fajna sprawa. Zobaczymy, jak będzie się sprawowało. Na razie wrażenie spoko. Jakby ktoś chciał wiedzieć więcej, to tutaj są parametry. Na Amazonie kupione troszeczkę kosztowało, no dlatego zakładam, że powinno
podziałać. Zobaczymy. Na razie naładujemy je do pełna i możliwe, że dzisiaj je sobie potestuję. Strasznie długo to leci. No ale co. No i dobra, odstawiamy maszynę. Jakieś 1,5 godziny chyba zostało, nie wiem gdzie jest godzina. Do końca. Tak więc jeszcze się pobujamy i koniec na dzisiaj. Dobra, ja idę jeszcze coś porobić, a z wami widzę się już niedługo. Jak już po pracy, o, i pada. Troszeczkę sobie dzisiaj wcześniej skończyłem. I idę zobaczyć, co się stało przy pszczołach, bo ogólnie wiał dosyć silny wiatr przez ostatnie dni. Dzisiaj, co mnie zaskoczyło, to to, że jeden z pojemników do karmienia pszczół jest wywrócony. Zaraz wam pokażę, patrzcie. To jest taki pojemnik, który no, trochę mnie to dziwi, że jest przewrócony. Jak to się stało? Kurde. Już go tak zostawię przewróconego. Patrzcie, ile tutaj os, pszczół. No ale one coś tam zawsze padają w tych karmidłach. Idziemy jeszcze zobaczyć, bo jeszcze jedna rzecz, która mnie trochę zaniepokoiła, to to, że na jednym z uli chyba dachu nie było. A to bardzo niedobrze. No niestety, patrzcie. Coś takiego. Patrzcie, ile os. To było zalane, bo to jest takie karmidło. Bardzo dużo martwych pszczół, które prawdopodobnie potopiły się po tym, jak wiatr zerwał daszek. Tak mi się przynajmniej wydaje. Teraz bądź mądry i znajdź ten dach. Jest. Myślałem, że go nie znajdę, ale jest. Kurczę, trzeba się zobaczyć w cegówki. Teraz taki pszczelarz. Zaraz to ogarnę. Teraz taki pszczelarz obok nas. Reszta wygląda ok. Ja właśnie dostałem telefon, że ktoś gdzieś się zakopał jakimś karawanem, nie karawanem. I czy pomogę? No tak więc jedziemy. Będziemy mieli wideo fajne. Zapytam się od razu, czy mogę filmować. Powiedzieli, że tak. Jedziemy na miejsce. A co? Ja jadę, bo ktoś się karawanem zakopał i musimy wyciągnąć kogoś tam gdzieś skądś. No, nie wiem właśnie. Takim pewnie do samochodu jest przyczepiany. I jedziemy do traktor wziąć i zobaczymy. Dobra, lecimy. Zobaczymy, co się stało. W ogóle jaki to karawan. Ja to zakładam, że to jest karawan taki, wiecie. To jest ogólnie static karawan. To, co tutaj przede mną widzicie. A to, co jest tam, to może być taki do samochodu, nie? Chyba. Taki, co się ciągnie za samochodem, ale pewności nie mam. Więc zaraz zobaczymy, o co chodzi i gdzie on się w ogóle zakopał. You ready to become a YouTube star? Can you grab it? Dobra, mamy łańcuch. Flat out. Is it straight up? No, turn left. Jedziemy przez kałużę. I need to comment in Polish. Okay. Just flat it. Come on, do it. Just talking to someone over there. Fuck it. You'll be okay. Ah. Trying to fix it. Oh no, the lad is here. Fucking hell. He's trying to get him on the other side. I have no chance in that. Because he's got wellies.
before. I thought this is here. You thought it's here? Yeah. Well, this is the name of the campsite anyway. Oh, it might be. Oh, they've got the beehives. They've got the bees. Where is it then? Don't know. Just drive. Get there. Yeah, they've got the bees. Mamy to. Tell her we were driving fucking 20 minutes. Look, there's ice cream here. You'll have to tell her. Everyone's not here, so they've gone into the field and just got the caravan completely stuck. So if you've got anything you can wrap around it. I've got some chips. They've got a static in the back garden. No, this is campsite. That's a static in the back garden. Well, this is the back garden. That's small. I reckon the sun lives in it or something. Look, how small it is. Yeah, it's only clamping, isn't it? Yeah. Please not drive on the glass. I'm trying to fit on the fucking road. There was fucking. I don't want to swear. Skim it, mate. Whoa! You right? Ma pomysł? Nie wiem, jaki ma pomysł, ale. Ale nie podoba mi się. Yes, I will. Where do you want to go? Here? Yeah, I think you might be able to pick it up. Yes, you should. Easily. So just drive straight back. This way a little bit, just a little bit, just a little bit. Let me go straight. Okay, okay. Okay, you're that far now. Yes, that's it. That's right. Yes. No. No. Drive straight, then come back. Yes, try now. Yes, try. Yeah, whoa. Let me check, yeah? Don't do anything. You should be able to lift it up now. Just go very slow now. Yeah, keep going. Can we drive back now, you think? Yeah? Okay. Have you got the wheel out of the ground? Yes, the wheel is out. Just very slowly, Scott. Smash it. Ah, yeah, just go. Go, yeah. It wants you to climb back. Yeah, keep going. Or, Scott, can you press this? No, the other one. Whoa. Yeah, I might pick it up. I've got an idea. And then if you two stand on it so it don't fall off. No, wrong way. Yes. Okay. No. Just drive back. Don't do anything else. Yeah. Yeah, it's going. It's going. Just slowly, like fog.
When it hits there, you got it. Yeah, I know. Just drive very slow. Yeah, we'll be okay. Just be careful if it drops, you're not gonna go far. Yeah, don't worry, no. It should be alright, sir. It's what? Because you got it trapped less more here. Yeah. I want it trapped. I don't want to drop it off. You will not drop it off. It's annoying this one, isn't it? You don't have a foot. Yeah, yeah, this is automatic one. Right. You have a clutch and you don't, yeah, you I know what you mean. It doesn't use it. Yeah. It's just going up and pressing it somewhere. Nearly there. Is it possible to move it with your hands? Yeah. Is it? You get a couple of strong lads on it, yeah. I almost did it with a wife. So get it rocking, once it moves, it'll go then. Yeah. Don't worry. I've got experience with trailers. You're not moving and I wasn't. No. He was like, I don't know, like a spring or something. Can we drive back? Bit more. Do you want me to? Yeah, so he can just clip it on. Which way are you going? This way or? That way there. Just put it on that bit there. Okay. Straight back. That's what I was trying to do. And it's like, oh dear. I'm stuck. Is it four wheel drive or? No. No. I should have brought my. Yeah. This wasn't bad. Down. Okay, go forward. Forward. Yeah. Nie postawiony. Stoi w miejscu, w którym powinien stać. Takie domki. We have to speak Polish, Scott, now. Scott, our hero. Yeah? Dobra, udało się, więc co się stało? Tam, gdzie byliśmy, to jest taki campsite. Po prostu ludzie sobie przyjeżdżają ze swoimi takimi karawanami do samochodu podłączonymi. Nie wiem, jak to się nazywa po polsku. Camper. Camper to taki samochód, nie? A to ta przyczepka. Tak czy inaczej, przyjeżdżają takim czymś tam i sobie to rozstawiają lub śpią w tych domkach, które widzieliście. No i jak Scott powiedział nazwę tego miejsca, no to do głowy od razu przyszło mi to miejsce. No i my tam jechaliśmy, no ale on uznał, że to nie to miejsce. Przejechaliśmy koło nich, zrobiliśmy takie wielkie kółko, dobre 20-30 minut. Wpisałem w nawigację i dojechaliśmy znowu w to samo miejsce. No i okazało się, że to tam, tylko po prostu nikogo tam nie było, nikt po nas nie wyskoczył. Oni po prostu do szefa zadzwonili, czy może pomóc, bo wiedzą, że jest tutaj farmerem, no to może coś takiego zrobić. No i wyciągnęliśmy. Znaczy, no nie był jakoś mocno zakopany, on po prostu lekko ugrzązł. Tak naprawdę gościu zatrzymał się w dobrym momencie, tylko to kółko, które jest na przodzie, zapadło się troszeczkę w ziemię. Nic takiego. Myślałem, że będzie o wiele gorzej.
że coś bardziej widowiskowego będzie na nas tam czekało. Ja już jestem przy domu. Ale tak naprawdę to nic wielkiego się nie stało. Dobra, skreślimy sobie samochodzik. No, tak więc to wygląda. Fajne w ogóle domki, moim zdaniem, takie bardzo, bardzo małe. Widzi się też jeden taki karawanik jak mój, coś tam w ten deseń. Fajne takie domki, tam właśnie przyjeżdżają ludzie i tutaj bardzo to jest popularne w tej okolicy, w ogóle w Anglii, że ludzie wyjeżdżają do takich domków na weekendy, na często nawet na dłużej. Niektórzy w ogóle w takich domkach mieszkają, akurat tamte były bardzo małe, więc nie. Za jakiś czas chcemy się wybrać też w miejsce, kiedyś mieszkaliśmy niedaleko tego miasteczka, Winsford. Tam jest taki wielki, wielka jakby wioska domków takich holenderskich, naprawdę, naprawdę wielka. Tam będą ich setki. I tam ludzie na przykład mieszkają właśnie tak cały rok, tak więc to też dosyć ciekawe. Dobra, ja sobie wyjdę. Pogoda całkiem spoko. Słoneczko już wyszło. No, ale najważniejsze, że wyciągnięte. Wszyscy zadowoleni. No i można działać. W początku miałem nie jechać, ale jak mi powiedział, że coś się zakopało, mówię, dobra, jadę, zobaczymy, co się stało. Przynajmniej coś nagram. Dobra, to chyba wszystko. Będę kończył. Nie ma co dalej przedłużać. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Ja się idę w końcu ogarnąć, bo jestem naprawdę uwalony. Niesamowicie. Ci ręce w smarze i tak dalej. Gdzieś się wytarłem o bluzę i po prostu jestem brudny dosyć mocno, ale ładnie. Jutro w ogóle koszą kukurydzę. Kończą mu kosić kukurydzę. Chyba skończą. Mam nadzieję, jedynie dalej nie zrobione. No, to ja się z wami żegnam do kolejnego odcinka. Trzymajcie. Cześć.